Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie w obiadku. Będzie to taki bardzo, bardzo szybki obiad, dlatego że dzisiaj nie ma czasu. Jak wiecie, jestem człowiekiem zalatanym i muszę sobie jakoś organizować to wszystko, aby i zjeść, i dobrze się czuć, i w ogóle. Jestem zobaczcie, w sumie piżamce z kaczorem Donaldem i tutaj mam spodereczki, dlatego że latam po domu i sprzątam, także wszystko i nic. I na dzisiejszy obiad zrobimy coś mega, mega szybkiego i mega, mega pysznego, czyli tradycyjnie. Miks sałatkowy, ten co został. Odrobina nam na niego została, także wymęczymy chłopaka. Ale przesunę sobie te sałatki tak w tą część, może tu. Może tu. I następująca rzecz. Nic innego jak mam ugotowane jedno jajko. Także dzisiaj będzie jedno jajko. I ja Wam może tutaj będę mówiła o tym sosie czosnkowym. A w międzyczasie będę sobie układała te rzeczy tutaj na sałatkę. Tutaj mam kawalątek dosłownie, ogórka. Taki długi był. No, trzeba wszystko z lodówki zużyć, nie? Więc tak, sos robi się następująco. Jogurt może być ten typu greckiego, który jest właśnie gęstszy. Albo nawet zwykły, naturalny. Także to nie przeszkadza. I ja dalej sypię tak. Oczywiście sól, pieprz, czyli tradycja. Czosnek w proszku. Odrobinę soku z cytryny, albo wiecie co, octu. Ale ja nie daję zwykłego octu, bo jest za mocny. Tylko wiecie co, ten ryżowy. Ja mam akurat taki. To jest chyba ten ryżowy? Dobrze ja w ogóle mówię? No takie coś. Czekajcie, bo nie mamy... O, aparat się najechał. Chyba ryżowy, nie? No i on ma jakiś taki... Nie wiem, jakoś lepiej mi pasuje. Więc tak, jeszcze raz. To się zakręcimy. Sól, pieprz. Czosnek granulowany. Następnie odrobinkę tego octu, ale słuchajcie, dosłownie kropeleczka. Kropeleczka. I później, słuchajcie, moim tajnym składnikiem jest taka szczypta. No taka, no, w rączkę porządna szczypta cukru, pudru. I to, słuchajcie, zmienia nam tak smak tego czosnku, że sobie nie wyobrażacie tego, naprawdę, musicie koniecznie to wypróbować. Ale tego cukru, pudru i tego octu to jest dosłownie, słuchajcie, po kropelce. I to naprawdę daje bardzo, ale to bardzo, bardzo dużą różnicę. A wiecie co, ja tego pomidora, zresztą tu coś takie nieładne w środku, znaczy te takie suche, ja to wyrzucę. A tego pomidora to sobie zaraz dodam tutaj do innej rzeczy, bo tutaj coś innego robiłam. I jajko to sobie pokroję tam. Nie wiem. Nie wiem, jaką mam ochotę na pokrojenie jaja. Może na taką. O. Byle jaką. Byle było. I tak zaraz się znajdzie w brzuchu. A potem gdzie indziej. No taka kolej rzeczy, no niestety. Więc naszła mi ochota na tą sałatkę. W ogóle miało być coś innego. Ale jak to ze mną bywa, otwieram lodówkę, patrzę. O, choinka jasna. No to by trzeba zużyć inne produkty, nie? Więc dobra, mamy to. Teraz sobie sosikiem. Bez skrupułów, dietetyczny, pyszniutki, smaczniutki, można poszaleć. Ale znowu nie chcę, żeby mi to wszystko pływało. Ten sos jest tak dobry, że ja bym go po prostu łyżkami tutaj jadła. Naprawdę. I znalazłam trochę szczypiorku, to stwierdziłam, że trochę więcej zieleni na talerzu chyba się nic nie stanie, nie? Ale ten obiektyw skrzeczy dzisiaj, to normalnie padaczki dostaje. Ja pitole. I słuchajcie, na razie niestety będzie skrzyczał ten obiektyw i proszę mi nie pisać na temat tego obiektywu, bo się zdenerwuję i nie będę nagrywać. Nie, a tak serio, po prostu moim małym obiektywem się nie da tego nagrać. Mimo że jest lepsza jakość, ale kąt widzenia jest po prostu taki, że kamera by musiała stać, nie wiem, z 5 metrów ode mnie. I po prostu się nie da. Tylko mogę nagrywać tym. A mnie w tej chwili
nie będę wydawała zbędnych pieniędzy na obiektywy. No, może kiedyś. To by było tyle z mojej bulwersacji. A teraz ja i moje kaczory przechodzimy do kolejnej części obiadu. Także zmieniamy otoczenie. No i hello ponownie. Więc jedno z drugim może jakoś nie będzie specjalnie pasować. W sensie mówię o tym, co tu będziemy zaraz sadzić i ta sałatka. Ale nie wiem czemu. Ja już może to mówiłam wiele razy i powtórzę się po raz kolejny, że ja bym mogła zjeść śledzia z czekoladą, nie wiem, śledzia z... Nie wiem, z czym, no z czymkolwiek, co by się człowiekowi innemu nie pomyślało, że można po prostu zjeść jedno z drugim i od razu kojarzy mu się to na przykład z ciążą, że o, i tak dalej. A ja nie mam takiego czegoś. No kurczę, ja wam powiem, że naprawdę, ja bym mogła zjeść śledzia, zaraz bym przegryzła batonem i byłabym jeszcze szczęśliwsza niż przed zjedzeniem. Dobra, a ja tutaj sobie tak dziam. I to jest w sumie... tego nie miało być, ale mój mąż tak to kocha i uwielbia, zresztą ja też, bo ja lubię to, naprawdę bardzo to lubię. I mamy tutaj mrożony, normalnie mrożony ten taki drobny szpinak, przesmażony z małą cebulką i dwa ząbki czosnku. Następnie dodałam pół kostki sera feta. Zaraz wam pokażę, bo tak dobrze mi idzie to rozgniatanie, że się nie mogę oderwać. Wpadłam po prostu w trans i jeżeli chodzi o... Jest, dobrze, brawo ja. Brawo ja. Jeżeli chodzi o doprawienie tego, to tylko pieprz. Dlatego, że feta jest słona i starczy. A wszystko co białe, w sensie w proszku, podobno niedobre. I zdrowe. A jeżeli chodzi o feta, to o, tu się ukryła. I obiektyw teraz będzie tru. O, widzicie? Pół kochy. Świeżo otwarty. Także jutro by trzeba może jakieś kanapki. Albo nie wiem. Coś takiego. W ten deseń. No. I tego szpinaku powiem wam. Z tej mrożonej paki to było dosyć galancie. Że tak to ujmę w słóweczka. Tak, nie wiem ile tam jest w tej paczce, ale tak myślę, że więcej niż pół paczki na pewno. No i teraz, gdy już mamy to tak pięknie, ładnie wybebłane i wszystko w koło, trzeba teraz powylizywać, przepraszam bardzo. O, ale numer. Ale numery. Poczekajcie no. Tak być nie może. Tak, być nie możesz. To jedziemy. Matko, kuchenkę porozwalam. No zobaczcie, co ja tańczę. Ja nie wiesz. Ja nie wiesz. I teraz mamy znów to, czym was męczę. O, widać, starczy wam tyle. Wrapy z... Znaczy tortilla z Biedronki. Uwielbiam, gdzie co? Ostatnio to... Jakbym mogła, to bym jadła codziennie, naprawdę. No tak mnie jakoś bierze, że ja nie wiem. I robimy tak. Cyk. Jak origami. Cyk. Cyk. Cyk, 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 cyk. I cyk. I wiecie co, mój mąż to tak lubi, że ja teraz zrobię jedno dla siebie do tej sałatki. A ta reszta, co tutaj wyjdzie, to nie wiem, no ze 3, 4? No może ze 4? No to on sobie to chapnie po prostu na obiad. On to tak uwielbia, że po prostu... Ja nie wiem. Są ci faceci, to... Ja jestem dziwna w jedzeniu, ale... On to już bije wszelkie rekordy, wam powiem. Naprawdę. Ale nie mogę narzekać, bo nie mam trudno. Nie muszę wydziwiać, cudować, kombinować. Że tak powiem, studnia bez dna, wszystko zje. Dobra. I teraz, bo my sobie tutaj gadka szmatka, tu, a tu by trzeba było patelnia. Włączamy patelnię. No i co? No tak jak zawsze. Postarajmy się, aby to były.
Ale oblizuję dzisiaj, ale oblizuję. Trójkąt. Oj, nawet sobie... O, i tutaj sobie takiego pyknę jeszcze. Jednego, o. Nie no, widzieliście to? Znowu oblizam. I teraz to, na suchą patelnię, tylko zaraz was tu poczekajcie, no. Jeny, kto tu przyszedł z tą łapą? Gdzie do jedzenia z tymi łapami? Ale ty jesteś niedobry. Idź już, idź już. Idź już, nie graj mi na nerwach. No nie miał, tylko spadaj. Widzicie, jak to jest? Jak się ma kota? Ale zły. Takie zły. Idź spać. Więc przesuwamy się. Wiecie co? To wyjeżdża. To wyjeżdża. To tu. Nóż w zlew. A wy tu. I może trochę do góry? Starczy wam. O, starczy wam w zupełności. Patela. Cyk. 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 I cyk. Wiecie, czego nienawidzę? Gdybym na przykład tutaj miała jeszcze jeden kawałek i na tej patelni by mi się to nie zmieściło i ten jeden kawałek by mi tu został i musiała czekać, aż to zejdzie i dopiero wrzucić. No krew człowieka zalewa. A teraz muszę wydobyć choinka, jasna. Muszę wydobyć tą dechę i znaleźć sałatkę, bo gdzieś w końcu położyłam sałatkę. Jest sałatka. Proszę. Chociaż nie wiem, na jakiego grzyba ona mi tutaj, bo zaraz i tak będziemy ją przestawiać. No i co by tu się działo, co? Zobaczmy. Coś tu syczy, coś tu skwierczy. Ale jeszcze się nic nie dzieje. Także wiecie co? Czekamy, a ja sobie łyka kawy zaserwuję, o, bo mi zostało. Ale pycha. Wasze zdrowie. W moim oryginalnym kubku. Jak zwykle. A kot nadal szaleje. No proszę bardzo. Zaraz wszyscy się dowiedzą, jaki ty jesteś niedobry. No. No ty. Czubie ty. Ach, mówię wam, że... No dobra. Starczy tych cerek jeli. Jeszcze się nic nie dzieje. O, tu się coś już dzieje. Także chwila, moment. I będziemy mieli gotowe. A ja zaraz sobie, może za sekundę was połączę z powrotem, bo to jest bez sensu, żebyśmy tak stali i czekali. Czy to się usmaży, czy to się nie usmaży. Ojej. A przy okazji, o, obiektyw nam będzie jeszcze skrzeczał, więc po co nam te nerwy? Także zaraz się z wami połączę, a przy okazji sobie tortillę dla mojego męża może zrobię. O nie, przepraszam. Coś się dzieje, kochani. Nie rozłączamy się. Houston. Houston, nie mamy problemu. I czego kot miauczy? Ale ty głupi tam jesteś. Ale ty głupi jesteś. Powiedzcie mi, co zrobić, żeby kot pazurami się nie wbijał i nie siepał po prostu czegokolwiek. Mam jedno jedyne krzesło, które ma pierdyliard lat i jest ono przeznaczone do tego siepania, ale niedługo z mężem planujemy zakupić sobie narożnik i ja nie wiem, ja sobie tego nie wyobrażam, słuchajcie. My nie chcemy skórzanego, chcemy normalny taki materiałowy i ja nie wiem, ja sobie tego nie wyobrażam. Jak ten czubek tu będzie chodził i po prostu te swoje piękne... No, ty, te swoje piękne pazury ostrzył na tym, ale wiecie co? Pierwsze, kupowaliśmy już kocie miętkę, jeżeli chcecie mi to zaproponować, w sprayu, w proszku, nie wiem, nawet w maści, do karmy, do jedzenia i nic, słuchajcie, ja bym sobie to mogła sama zjeść, znaczy nie, zjeść to może zjadł, ale to w ogóle na niego nie działa, ja nie wiem. Czy on ma nos zapchany, czy co? No po prostu na niego to nie działa, to jest raz. Dwa. Podobno, żeby też kot nie pazurów tam nie ostrzył, że tak powiem, to można na przykład położyć cytrynę.
No i słuchajcie, ja mądra, nawet całą cytrynę, miałam taką dużą, wielką cytrynę, pokroiłam w koło tego krzesła, nawet na krzesło, na talerzyku położyłam. A kot jak siepał, tak siepał. No, także nie wiem, czy jest jeszcze jakiś sposób właśnie na to, żeby kot nie poniszczył właśnie nam narożnika, którego chcemy zakupić. No bo wiecie, to jest salon z kuchnią i no nie da się niestety tutaj kota nie wpuszczać. No ja nie wiem, no. No nie da się. A my tu tak o, gadka szmatka i widzicie, że to już się tak ładnie coś tu dzieje? Więc ja myślę, że zaraz to będziemy ściągać, bo ja nie chcę, żeby było takie przyjarane, za mocno. Za mocno. O, jeny, jeny, jeny. I co? I zaraz będę musiała zjeść. I obiektyw teraz będzie szalał, także sorry, memory. Takie życie. Takie życie. Dobra, ściągamy ten biznesplan. Wyłączamy tę kuchnię. No i co? Ja idę jeść. A wy? Rób ta co chce ta. Już wam pokazuję. A może i nie, bo oczywiście wszystko tu jest. Wszystko tu jest. Tararara. No i teraz nie możemy zjechać. Takie są manewry. O. I to by było na tyle. Amciu, amciu. Dobra, idę jeść, idę skończyć sprzątać. Zrobię te cuda dla mojego męża. No i co? Uwidzimy się w kolejnym posiłku. Trzymajcie się. Hej. Hej, dzień dobry. Witam was na obiadku. Miałam tego obiadu nie nagrywać, ale to powiem wam potem dlaczego. Tu mam spieniony, niezbyt estetycznie wyglądający sok z marchewki i z jabłka. Przeprosiliśmy się z naszą... Ale pycha. Przeprosiliśmy się z naszą starą sokowirówką z Philipsa, która ma już 4-5 lat. Coś takiego. I zabieramy się za przygotowanie. Więc tak, pokażę wam najpierw, co tutaj mamy. Trochę pieczarek, odrobinę selera, który nie chcę, żeby mi kipnął i chcę go też zużyć. Mam też żółtą paprykę. Tutaj są 4 ząbki czosnku. Cebula i ta mała też, żeby się nie zmarnowała. Kawałek cukinii i jednego batata. I teraz tak, ja to zaraz wszystko umyję, obiorę. Będę kroiła to w grubsze kawałki i zaraz zobaczycie, co będziemy robili z tym dalej, więc łączymy się za chwilę. Tam, ta, tra, tam. Jedzenia jak dla... nie powiem kogo. Wszystko pokroiłam w grubą kochę. Z jednej strony jest tego bardzo, bardzo dużo, ale gdy to wsadzimy do piekarnika, to na pewno to sobie usiądzie. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że zajmiemy się może najpierw czosnkiem, którego obrałam i lubię go po prostu gdzieś tu sobie wetknąć. No kocham i uwielbiam, słuchajcie. Gdy tylko robię coś z piekarnika i rzeczywiście czosnek do tego pasuje, to sobie go kroję jak najwięcej i sobie go tak wtykam i wtedy żyć nie umierać. Albo często też sobie go nie obieram i po prostu w łupince. Nawet jak coś robię, czasami mam miejsce na przykład na blaszce, to potrafię sobie na przykład z boku, nie wiem, nawet całą główkę czosnku, słuchajcie, no, położyć w tych, no, nieobrane ząbki i po prostu sobie tak upiec. No, bardzo, bardzo lubię. Potem mi będzie na przykład waliło z paszczy z 2 miesiące, ale to nic, kocham i uwielbiam. Jak widzicie, soku jest coraz mniej i bateria od aparatu miga. Także mam nadzieję, że zaraz mnie krew nie zaleje. I teraz to wszystko, w międzyczasie, jak tego jest tak dużo, już soliłam sobie tam pod spodem. Nie lubię do tego dodawać pieprzu, nie wiem dlaczego. I teraz bardzo, nie wiem co mi się stało, po prostu tymianek. Niedużo, nie wiadomo ile, dlatego ja go wezmę tak w rękę, aby mieć nad nim kontrolę. Ale no kocham i uwielbiam tymianek, słuchajcie. Jak lubiłam i lubię nadal zapach rozmarynu, tak rozmaryn w potrawach, nie wszystkich,
Ewentualnie może do ziemniaczka pieczonego, coś takiego. Kurczę, no nie, no nie, no nie, no nie. Coś mi się stało, że z rozmarynem się... Nie tego. Zioła prowansalskie. Tego możemy sobie trochę więcej. Nie lubię do tego, do takich warzyw dodawać pieprzu. Nie wiem dlaczego, ani nic ostrego. Nie wiem, nie umiem wam tego określić. Jak lubię pieprz, tak tutaj po prostu zero, nic. Kompletnie. I teraz, moi państwo, bardzo często pytacie mnie o butelki do oliwy. I ja w jednym filmie mówiłam, a jeżeli ktoś nie wie, to jest zwykła, najzwyklejsza butelka z Ikei. O, ta ma jeszcze nawet naklejkę. To jest zwykła, najzwyklejsza butelka z Ikei. I ta jest mniejsza, ta jest większa. A te dzióbki, słuchajcie, ja gdzieś to mam chyba jeszcze. A te dzióbki, może w tej szufladzie. O, zobaczcie. To jest taki zwykły, najzwyklejszy dzióbek, który można sobie kupić. I go się tu ściąga. I wszystko fajnie leci. Cyk. O, taki bajer. I to się po prostu nakłada na butelkę, a na te świetnie pasuje. I to kosztowało grosze dosłownie. I teraz właśnie, przechodząc do sedna, z tego, zalewam to sobie oliwą smakową, zrobioną przez mojego męża. Mamy w planie nagrać wam małe co nieco na temat zrobienia takiej oliwy, ale niestety mój mąż teraz wyjeżdża i go nie będzie, a później jak przyjedzie, to będzie miał znowu tyle roboty, co ja. Także oliwa niestety się kończy, ale te zioła, co tutaj są, pójdą jeszcze do wykorzystania na inną. Wiecie co, to musi być tak porządnie zlane, bo tu są pieczarki, które też puszczą wodę. A poza tym obalmy ten mit, że tłuszcze, te zdrowe i potrzebne tłuszcze, wcale nie są potrzebne do naszego organizmu, bo są. Naprawdę uwierzcie, że są. Bez tego się żyć nie da. Więc dobra, chowamy ten biznesplan. I teraz tak, to się zmniejszy objętościowo, to na pewno. I to mi wystarczy na 2 albo 3 obiady, z czego jeszcze na pewno będę sobie to zabierała do pracy. I zaraz do tego, do tych warzyw będzie jeszcze coś innego, ale gdy tamtego mi braknie, to wtedy sobie dogotuję na przykład ryżu trochę i zjem to po prostu z odrobiną ryżu. Także ja takie coś to bym mogła jeść po prostu dzień i noc i żyć, nie umierać. A teraz wjeżdżam do piekarnika i nastawiam go, słuchajcie, nie na żadne parowanie ani nic. Ja chcę, żeby te warzywa były takie, wiecie, z piekarnika, takie upieczone. No. I tak myślę, że nastawię na 150 i to niech sobie siedzi z godzinę, półtorej nawet. Może nawet jeszcze dłużej. Ja chcę, żeby to było takie, wiecie, i mięciutkie, i chrupiące, i takie tego. Ale zobaczymy. Wrzucę na 150, ewentualnie po 40 minutach zobaczę, jak sytuacja wygląda i podkręcę trochę temperaturę. I może 20-30 minut i warzywa będą gotowe. Więc wjeżdżamy do piekarnika. No z tej perspektywy to chyba jeszcze nikt nie wkładał nic do piekarnika. Więc co? W imię ojca i syna. Niech się dzieje wola nieba. I nie miałam wam pokazywać tego obiadu, dlatego że ja łososia jem raz na ruski rok. Lubię łososia, naprawdę lubię łososia. Łosoś jest no, drogawą rybą. I no, gdy mam ochotę, to po prostu kupuję, robię. Tak samo jest z krewetkami. Lubię, po prostu lubię. Gdybym nie lubiła, to nie robiłabym tego na potrzebę kamery. Łyknę sobie soku. Tylko po prostu naprawdę bardzo, bardzo lubię. Ten jest z Biedrony. Chyba. Tak, z Biedrony. I ten łosoś wystarczy mi na 2 porcyjki. Także zaraz się za niego zabierzemy. I on miał być zwykły, zlany tylko oliwą, troszkę soli, pieprzu i wrzucony do piekarnika. Ale, słuchajcie. Był ten tydzień włoski w Biedronce. I tu jest taki przepis na jagnięcinę w chrupiącej panierce z chleba i bazylii. I ja postanowiłam zrobić sobie tą panierkę i po prostu obłożyć trochę mojego łososia. I już wam czytam, o co tu chodzi. Do panierki potrzebne nam jest 4 kromki chleba typu włoskiego, bo tu jest przepis na 2 steki jagnięce, więc może zrobimy troszkę mniej tego.
Później mamy garść świeżej bazylii, ząbek czosnku, sól, pieprz i ser parmezan. Także ja trochę to zmodyfikuję, dlatego że bazylia trochę zabije mi smak łososia, a to jest w ogóle przepis do mięsa, do jagnięciny, więc ja się nie dziwię, że tu jest bazylia, więc trochę to okroimy i zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc ja mam pomysł następujący. Nie wiem jak wy, ale ja zaraz tego łososia będę myła, co jest chyba rzeczą normalną. Więc tak, sięgnę po mój blender i mam plan działania następujący. Czekajcie, gdzie to jest? Tu mam kawałek tego mojego chlebuszka. I czekajcie, jakby to zrobić? Tu się w ogóle, jak zwykle, nie mieścimy. Dobra, wezmę sobie takiego noża. I może, nie wiem, wiecie co? Może z taką jedną kromę. Sorry, memory, wysiadła bateria. Wiecie co, mam baterię w aparacie, która jest... drugą baterię, która jest... nie jest oryginalna, nie była tania, bo kosztowała nawet nie połowę mniej niż oryginalna, tylko troszeczkę mniej od oryginalnej. Nie pamiętam ile, bo to już było naprawdę jakiś czas temu. I ta franca w ogóle nie trzyma tak, jak powinna. Nie wiem. Jestem wściekła. Zjeżyłam się. Więc co? Taką kromę. Chlebuszka. Myślę, że roztyka, co? I teraz. Państwo kochani. Tu mamy w przepisie bazylię. Więc tą bazylię byśmy ominęli, albo słuchajcie, możemy jednak troszkę dodać. Ja sobie łyknę, tutaj mam herbatę z boku jeszcze. Tu sok, tu herbata. Cudawianki. Jeżeli chodzi o ząbki czosnku, nie chcę, żeby mi zabiły łososia, więc damy takie coś. I tu mam resztkę mojego parmezanu takiego, więc wiecie co? Ja myślę, że aby parmezan też nie zabił nam smaku łososia, to damy taką kochę. A to się wykorzysta do pesto. Bo kupiłam bazylię, a ta moja to myślę, że tak właśnie na nią patrzę. Lada moment i będzie gotowa do zebrania, także będziemy z mężem szaleli. I teraz. Mamy to. Trochę soli. Nie wiem, nie za dużo, bo ser jest słony. Trochę pieprzu. I teraz wiecie co? Tu w tym przepisie w ogóle, ja już wam znowu pokazuję. Tu w tym przepisie, połączmy się. Jest napisane, iż ten stek jest smażony na patelni i on, gdy potem jest zdjęty, jest taki wilgotny, do tego jest obtoczona ta panierka i ten, ta panierka się pewnie trzyma tego steka ze względu na to, że to mięso jest, wiecie, no, wilgotne od smażenia i tak dalej, nie? Więc ja może najpierw zblenduję to na sucho, a potem ewentualnie doleję trochę oliwy, co? I wtedy byśmy sobie, bo to nie chodzi o to, aby to, wiecie, patrzcie, aby to mięso było takie mega obtoczone, bo tego się nie da chyba raczej tak zrobić, ale nawet jakbym sobie tak ułożyła taką warstewkę i wrzuciła do piekarnika, no to będzie ciach, babkę w piach i żyć nie umierać, nie? Dobra. Więc jedziemy. Ja was muszę wyłączyć, bo blender mam tu. Nie damy rady tego zrobić, niestety. Zakręcamy sobie noże i ja jadę z koksem, łączymy się za sekundę. Uwaga! Odkręcamy! O! Ale fajnie pachnie serem i czosnkiem. Może mogłam dać odrobinę parę listków tej bazylii, wiecie co? Ja chyba wrzucę jednak. No i widzicie, no i się zrobiła taka, jakby była tarta, ale nie była tarta do końca, także ja może dam parę listków bazylii i trochę oliwy jednak, wiecie? I to będzie tak się trzymać kupy. I może będzie miało sens. Nie mogłam się dostać. Wlejmy sobie chociaż ociupinkę. Oliweczki. Turbulencję mam z nakrętką. I wiecie co? Biorę nożyce i idę po parę listków. Sztachać się! Jak to pięknie wygląda. Kocham tą roślinę. Kocham. Mogłabym się z nią ożenić. Więc dobra, miksujemy.
I jest nasz pacjent. I teraz zobaczmy, co to trawie pieść. No teraz to już pachnie tak, że... Jezus, czekajcie, coś mi się tu z boku zrobiło. No i zobaczcie. Konsystencja jest taka, o, tyle o ile oliwy wlałam troszuchnę, bo nie chciałam, żeby to nie było nie wiadomo jakie. I wiecie co? Może jeszcze trochę tej oliwy, cholera? Ale to w ogóle w tym przepisie, zobaczcie, to nie jest jakieś takie obtoczone nie wiadomo jakie, tylko tak sobie trochę leży. I ten pomysł mi się generalnie podoba. Więc wiecie co? Zrobimy tak. I sobie tak, o. O, to się nawet będzie trzymać. Ale pachnie, ja pitole. Powiem wam, że to nawet ciekawy pomysł jest. Może mogłam dodać troszeczkę więcej oliwy, to by się więcej trzymało, ale zobaczcie, jak ja przyklepię łychą, to wszystko mi się ładnie trzyma. I taka w sumie gruba warstewka, bo ja już nic z tym moim łosośkiem nie będę robić. O, patrzcie, jak boczki mu przyklepię, to też się będzie trzymać, fajnie. Także będzie z jednej i z boczków. Ale teraz zabawę mam to. Jak w piaskownicy normalnie. Piaseczkiem. A wiecie co, ja w ogóle spróbuję taki mały... I ser. Gdzieniegdzie bazylia dosłownie. I te, i sól, i pieprz, czosnuś gdzieś mi przenika. A wiecie co, już nie będę marnować tego. Przy okazji, zanim włożę tego łososia, to on sobie trochę w tym poleży, także może jeszcze przejdzie tymi smakami, więc będzie fajnie. Także w sumie co? Łosoś w piasku. No i ten łosoś, słuchajcie, na pewno zjem na dwa albo na trzy razy. Także to do mycia. Jeżeli chodzi o pieczenie łososia, to wiecie co, nie umiem wam powiedzieć. Ja robię to zawsze na oko i tak jak to mówi Magda Gessler, żeby się nie przeciągnął. U mnie jak się przeciągnie, to mi nawet lepiej smakuje, bo ja nie jestem jakimś wydziwiającym fanatykiem kulinarnym, tylko normalnym kucharzem domowym i mi to nie przeszkadza. Trzeba będzie soku doleć. Pycha, jene. A jeszcze mam trochę jabłek, bo dostałam od szanownej teściowej, bo dostała od kogoś i dała mi, bo było ich bardzo dużo. Także ja się cieszę, bo dokupiłam tylko marchewę i zrobiliśmy sobie, słuchajcie, sok. I nie jestem fanką na przykład mięsa typu medium, wysmażenia i tak dalej, i tak dalej. Wiecie co? Tatara to może i zjem, ale jak mam takie mięso na przykład, nie wiem, lekko krwiste, to mi się normalnie wiukać chce. No nie mogę i tyle. Ma być wysmażone i krótka piłka. Nie to, że twarde jak podeszwa. Ma być ładnie podduszone i tak dalej, ale żeby nie było surowe. No to jasne, to jasnej cholery, kto widział surowe mięcho jeść. Więc tak. Moje warzywa w międzyczasie, zaraz wam je pokażę. I ja sobie je będę łychą tak po prostu przemieszam, aby to wszystko się tam ładnie robiło i one już zmniejszają swoją objętość. Bardzo ładnie pachną. A ten kolega dołączy do nich po prostu później z boku i jak one będą dochodzić i obiad będzie gotowy. Więc co, zajrzyjmy może do warzyw, co? To chodźcie. Cóż za zapachy. I już wam pokazuję, jak sytuacja wygląda. Ale pachnie. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. Jeżeli nie, no to przepraszam, ale kamerzysta ze mnie żaden. Ja sobie je trochę, o, widzicie, tak przemieszam. Pieczarki już ładnie wodę puszczają, także wszystko się będzie fajnie tutaj na tej imprezie działo. Dobra. Zostawiamy państwa z powrotem.
To są te łapki silikonowe, które kiedyś były w Biedronce. I powiem wam, że mam inne, które są droższe. Te kosztowały chyba 5 zł i one tylko wyglądają, bo niestety, gdy wyciągamy coś z nich, to parzy w cholerę. Także tyle na temat piesków. Zobaczcie łososia, jak się ładnie zrumieniło, schrupało. Wiecie co, trzymałam go 18 minut. No widzę, że jest ładnie, bo tu boczki ładnie widać, jest dopieczony. Tak wyglądają moje warzywka, także już się nie mogę doczekać. I słuchajcie, bierzemy się za nakładanie. Biorę sobie rękę, widzimy. Wszystko ciach. I jeszcze wezmę sobie, słuchajcie, zrobimy najpierw tak, że przekroimy sobie tego łososia i połowa będzie na dziś, a połowa na jutro. Ale pięknie. No już muszę spróbować. Żyć nie umierać. Więc już nakładamy i ja idę jeść, bo jestem głodna. Spójrzcie. A łosoś jaki piękny, zobaczcie. Zobaczcie na ten kolor. Ja już się nie mogę doczekać, nie chce mi się nic więcej mówić. I tych warzyw powiem wam, że te warzywa zmniejszyły swoją objętość nie o połowę, tylko jeszcze więcej, także ja będę miała je trochę do pracy. I trochę jutro na obiad. I tyle będzie z tych warzyw. Ja bym mogła jeść takie coś codziennie. A ten łosoś, powiem wam, że skubnęłam tutaj naprawdę i jest bardzo, bardzo pyszny. Także ja znikam jeść. A wy co? A wy zróbcie sobie coś dobrego na obiad. Trzymajcie się, hej!